Czy poza umową o pracę banki akceptują inne formy uzyskania dochodu? Jak najbardziej. Innymi formami dochodu jest chociażby działalność gospodarcza. Taka działalność w każdym banku jest akceptowana. Nadal jeszcze mamy do czynienia troszeczkę z branżami wykluczonymi właśnie z powodu pandemii, ale nie jest już tak źle, jak tak naprawdę było to gdzieś w zeszłym roku. Działalność musi trwać minimum rok, tak? Więc to jest jakby tutaj rzecz, która nie podlega wątpliwości, że ten rok musi być. Jeżeli chodzi o umowę z tytułu zlecenie dzieło, nie wszystkie banki akceptują to źródło dochodów, musi być również minimum rok, więc tak jak mówię, na pewno znajdziemy bank, w którym czy działalność gospodarcza, czy umowa zlecenie będzie brana pod uwagę. Wracając jeszcze tylko do umowy zlecenie, nie każdy bank, który jak już bierze ten dochód pod uwagę, nie przyjmuje tego dochodu w całości, czyli w 100%. Na przykład zarabiamy 2000 zł, to 2000 bank bierze pod uwagę. Są banki, które biorą z tego 60%, 75%, także tu już też ważne, żeby ta umowa zlecenie nie była jednym ze źródeł dochodów. Dobrze, żeby to było jakieś dodatkowe źródło, na przykład dodatkowa umowa o pracę. Dlaczego współpraca z brokerem finansowym jest lepsza niż złożenie wniosku indywidualnie w banku? No, to jest taki temat bardzo kontrowersyjny czasem dla klientów. Żebym była obiektywna, tak, w tej swojej wypowiedzi jako właśnie broker. My jako brokerzy mamy dostęp do wszystkich banków i obiektywnie klientowi jesteśmy w stanie powiedzieć, czy w danym banku klient dostanie dzisiaj kredyt, na jakich warunkach i czy ta oferta naprawdę jest dla klienta najlepsza. Drugi taki argument, który jest ważny, jak już do mnie przychodzi klient i wiem, że ma zdolność, wiem, że ma pozytywną historię kredytową w BIK-u, to raczej na pewno zamknę transakcję klientowi, bo składane są wnioski zazwyczaj do 2-3 banków, także też mojemu na przykład partnerowi biznesowi daje to poczucie takiego bezpieczeństwa, a klientowi również, że ten kredyt faktycznie otrzyma, tak? Więc tutaj to są, myślę, takie bardzo gdzieś tam dwa ważne argumenty. No i jako broker jesteśmy niezależni, tak? Nieważne, gdzie ja zamknę transakcję, zawsze mówię moim klientom, zawsze działam w interesie dobra, aby ta oferta była dla klienta faktycznie najlepsza. Co może nam przynieść najbliższa przyszłość? Co może przynieść nam najbliższa przyszłość? No mam nadzieję, że tylko same dobre rzeczy. Dobrze by było, aby w końcu czas troszkę stanął w miejscu, jeżeli chodzi o niepewność, tak? Niepewność związaną z tym, że wszystko drożeje, tak? Więc mam nadzieję, że chociaż nie będzie lepiej, może już nie będzie tak, jak było, nie będzie tak tanio, to mam nadzieję, że przynajmniej to wszystko troszkę stanie w miejscu, no i nie będziemy musieli się martwić o nasz portfel i zasób tego portfela. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Pozdrawiam.